Przywrócić historię współczesną do szkół. To główne wnioski spotkania, jakie poprowadził poseł Paweł Kowal, prezes Polska jest najważniejsza. Prezentacja miała formę lekcji szkolnej, w której europoseł Kowal zabawił się w nauczyciela. Czy uczeń, który chodzi dzisiaj do szkoły, na przykład w liceum, dowie się dużo o Powstaniu Warszawskim i kiedy ostatni raz usłyszał o Powstaniu Warszawskim? Prezentacja, w której uczestniczyli również czołowi politycy PJN Elżbieta Jakubiak, Paweł Poncyliusz oraz Jacek Pilch, była odpowiedzią na politykę historyczną prowadzoną przez obecny rząd. Kowal wytykał również ekipie rządzącej, że mimo iż zarówno premier, jak i prezydent oraz marszałek Sejmu są z wykształcenia historykami, nauka historii w szkołach średnich traktowana jest po macoszemu. Oni skończyli historię. Za ich czasu, za czasu, kiedy na najwyższych urzędach są historycy, w części bardzo zdolni historycy, którzy pisali o historii, skończyło się nauczanie historii w liceum. Z posłem zgodziła się była kurator oświaty w województwie pomorskim Iwona Michałek. Obecnie, jeśli chodzi o nauczanie historii, jest bardzo źle. Było źle, a teraz jeszcze jest gorzej niż było. Prezesa PJN zirytował także wpis ministra spraw zagranicznych w serwisie społecznościowym Twitter, w którym Radosław Sikorski nazwał Powstanie Warszawskie narodową katastrofą. I stąd się biorą takie wypowiedzi jak wczorajsza na Twitterze, że po prostu nawet bardzo dobrze wykształcone osoby, na bardzo dobrym uniwersytecie, mogą mieć kłopot z tym, żeby wiedzieć dużo o historii. Dlaczego PJN zdecydował się na tak gorzką lekcję dla rządu? Paweł Poncyliusz mówi wprost. Dzisiaj mamy 1 sierpnia, a okazuje się, że kilkadziesiąt procent Polaków nie kojarzy w ogóle 1 sierpnia z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie dość to okazuje się ostatnio, że nawet czołowi politycy Platformy Obywatelskiej dość jednostronnie oceniają samo Powstanie Warszawskie. My dzisiaj też ten happening pokazaliśmy, zorganizowaliśmy po to, żeby pokazać, że grozi nam coraz większy odsetek ludzi, którzy są de facto analfabetami historycznymi. Wturuje mu Elżbieta Jakubiek. To nie była ośla ławka, do której zapraszaliśmy, ale ławka ze szkoły, ze zwykłej prowincjonalnej szkoły. I to jest ławka, w której powinniśmy siedzieć i dyskutować, jak zrobić, żeby człowiek z maturą był po pełnym kursie historii. Od starożytności po czasy współczesne. W spotkaniu wzięli udział również uczniowie warszawskich liceów, którym lekcja posłów PJN najwyraźniej dała do myślenia.